Dobrze. Skończyłam właśnie trening na ręce. Byłam też dzisiaj w szkole, potem z przyjaciółmi na obiedzie, kolacji. Jest już godzina 19:30, ja pójdę się od razu umyć. Muszę też umyć włosy. A jutro jest święto, dzień wolny, na szczęście. Troszeczkę mnie właśnie boli dzisiaj głowa. Zaczęła mnie tak jakby już boleć 16:30. Byłam w sumie pierwszy raz w tej restauracji, ale moi przyjaciele byli już kilka razy. W sumie to ja muszę umyć włosy, więc muszę to rozplątać. Moje włosy już są w fatalnym stanie, ale założę sobie dzisiaj nową piżamę, bo muszę zmienić piżamę. I tą piżamkę dostałam na święta. O taką, jaką sobie zażyczyłam, zamarzyłam. Spodobał mi się strasznie wzór. Taka piżamka biała z krótkim rękawkiem i z krótkimi spodenkami. Dzisiaj Wam pokażę cały dzień mojego intuicyjnego jedzenia i tak naprawdę, czy to będzie jeden dzień? Pewnie nie. Pokażę Wam o wiele więcej dni, 3, 2, czy może więcej, jeszcze nie wiem. I takie po prostu posiłki, które teraz jem tak intuicyjnie, po prostu wrzucam wszystko, żeby było pysznie, zdrowo, smacznie i przede wszystkim miłość do gotowania, jaką wtedy mogę sobie oddać. Ja taka nowa food era, którą zaczęłam. Chciałabym zadbać właśnie o składniki odżywcze, które po prostu przyjmuje mój organizm. Miałam na przykład niedawno badania, pobierano, miałam krew, którą po prostu nie znoszę. Ja nie znoszę pobierać krwi. Ale już zauważyłam, że za każdym razem jest lepiej. Mój organizm już nie oddziałowuje tak jak kiedyś. Kiedyś ja mdlałam, kiedyś po prostu mi było słabo, nie potrafiłam funkcjonować. Ja po prostu traciłam przez chwilę świadomość i było okropnie. Całą noc się stresowałam, jak wiedziałam, że następnego dnia mam mieć pobieraną krew. Rano już po prostu jak wstawałam, brzuch mnie bolał, mi było słabo. I to było chore. Ale ja strasznie panikuję w takich sytuacjach. I wracając do wyników, mam o wiele lepsze teraz żelazo. Mam naprawdę na dosyć wysokim poziomie żelazu, gdzie kiedyś miałam nisko. No i oczywiście jeszcze inne rzeczy też mi się o wiele poprawiły. Nie mam żadnych strzałeczek, jest wszystko spoko. Jeszcze są niektóre rzeczy, które muszę dopracować. Na wszystko jest czas, bo nie da się nic zrobić z dnia na dzień. Człowiek potrzebuje czasu i tak samo organizm potrzebuje czasu na przyswojenie pewnych wartości. Czy regenerację, no to wszystko jest bardzo ważne, także zaczęłam ćwiczyć tak regularnie, staram się ćwiczyć regularnie, codziennie. Nie, że jakieś wyczynowe treningi, nie. To skupiam się, żeby chociaż to było 10 minut dziennie, poświęcić 10 minut dziennie naprawdę, albo rozciąganie, albo na trening nóg, rąk, ćwiczenia dają to, że ciało wygląda na zdrowsze, ponieważ nasz organizm potrzebuje ruchu, aktywności fizycznej, której dla nas wpływa bardzo pozytywnie i po każdym treningu człowiek się czuje usatysfakcjonowany, super. Stwierdziłam, że to będzie fajne, bo lubicie, jak pokazuję Wam jedzenie, bo ja myślę, że w ogóle jedzenie jest interesującym tematem. To, jak jedzenie można przygotowywać, pokazywać, opowiadać. Nie zna chyba jeszcze nikt granic, bo naprawdę z każdym dniem dowiadujemy się o nim coraz więcej. To wszystko, co my jemy, oddziaływuje na nas, na to, jak myślimy, jak funkcjonujemy właśnie. Jednak my się czymś żywimy, co nas utrzymuje przy życiu. Jak tak człowiek to analizuje, to mam wrażenie, że gdyby ktoś jadł ciągle, załóżmy, chipsy, pił kole, coś, co po prostu jest pustymi rzeczami, nie czuje się zdrowo. Chyba to ma sens. Oczywiście we wszystkim jest umiar, tak jak mówiłam. Thank you.
Jest sobota, 8 rano i potrafię właśnie pojechać w weekend, jeśli nie mam po bajgla do Lidla, bo ja naprawdę, to jest moje uzależnienie, ja kocham te bajgle. Moje ulubione połączenie, peanut butter and jelly. Słuchajcie, to nie jest monotonne, bo ja sobie robię oczywiście przerwy, nie jem tego codziennie. Lubię sobie to urozmaicać, zamieniać na przykład dżem na inny smak dżemu z innych owoców. Poza tym masło orzechowe jest bardzo zdrowe, hello. A czemu tak wcześnie? Ponieważ stąd mam autobus o 5, potem o 8, a potem o 14, więc... Dzisiejszy obiad był totalnie z resztek. Końcówka awokado, końcówka krewetek, końcówka brokuła, końcówka ananasa. Do tego sobie zrobiłam dip z skera, majonezu wegańskiego, czosnku i przypraw oraz ugotowałam ryż. Krewetki zrobiłam też na winie, ale winie 0% bez alkoholu. Na masełku z czosnkiem i jeszcze dałam potem natkę pietruszki i było naprawdę bardzo dobry, typowy obiad z resztek. I zaraz będę jechać znowu na miasto, ponieważ chcę się w końcu zapisać na tą siłownię. Czy będę dzisiaj ćwiczyć? Raczej nie. Zapytam się może, czy tylko mogę sobie jakby wejść, zobaczyć jak to wszystko wygląda. Jakby jak się już zapiszę, to będę miała z głowy. Upiekłam chlebek bananowy, ponieważ miałam już takie 4 bardzo dojrzałe banany, bez cukru ani bez oleju, na mące pszennej z owsianą, a na obiad coś, co uwielbiam, a znowu długo, przez długi okres czasu nie jadłam, bo zapomniałam, to są frytki z batatów z piekarnika. W tym filmie dużo jedzenia, ale prosiliście mnie o taki content, więc wracam. Coś tu mam.
Następnego dnia na obiad znowu zrobiłam sałatkę. Ja po prostu kocham, a odżywianie to jest właśnie nasz nieodłączny element życia. Do tego zrobiłam jeszcze świeży sok z grejpfruta i pomarańczy, żeby więcej witamin przyswoić. A zamiast ananasa użyłam brzoskwini.